Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem zaprezentuję Wam dwa powerbanki, tak zwane powerbanki kieszonkowe lub też inaczej zwane portfelowymi powerbankami, czyli takimi, które teoretycznie powinny bez problemu zmieścić się w naszej kieszeni lub po prostu w naszym portfelu. Jeden z nich to Lithium Card Liner Flux. To jest mniejszy od tego drugiego powerbanka, ale za chwilę o tym powiem więcej. Tak on wygląda. Oraz Xyra XS Power Card. To właśnie ten powerbank. Jeśli chodzi o to, czym one się różnią i jaką mają pojemność, bo przecież to jest najistotniejsze w przypadku powerbanków, na początek może powiem właśnie o Lithium Card. Jak widzimy, jest on w kolorze złotym, ale występuje on również w kolorze czarnym, srebrnym. I jego pojemność to 1200 mAh. Jest to stosunkowo mało, ale jako, że to jest to powerbank bardzo malutki, bardzo cieniutki, jak widzicie, to myślę, że wystarczy właśnie, żeby troszeczkę podładować nasz smartfon lub tablet. Chociaż tutaj z głównym naciskiem raczej na smartfon niż tablet, bo dla tabletu taka pojemność to bardzo niewiele. Ale właśnie fajnie, że on się teoretycznie powinien mieścić w portfelu, zaraz to sprawdzimy. Powiem Wam jeszcze właśnie o tym drugim powerbanku, Xyra XS Power Card. Ten powerbank jest zdecydowanie grubszy, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie tutaj to zgrubienie. Jak widzimy, on jest troszeczkę grubszy właśnie w tym miejscu, więc w portfelu powinien on sprawiać troszeczkę problem, ale za chwilę to sprawdzę. Xyra XS Power Card ma pojemność 2200 mAh, czyli nieco więcej, w sumie sporo więcej jak właśnie litium. Występuje on oczywiście podobnie jak litium w wersji z Lightning, czyli tą, którą tutaj mam przed sobą, oraz w wersji z kabelkiem micro USB. Co ciekawe, powerbank ten ma wbudowany w tym miejscu pendrive. Pendrive akurat w tym przypadku jest o pojemności 8 GB, ale występuje również o pojemności 16 i 32 GB. Producent chwali ten powerbank, że jest on w stanie przechowywać energię bez spadku pojemności do 150 dni oraz żywotność tych ogniw na nawet do 500 ładowań, także jest to naprawdę świetny wynik. Ładuje się on około 3 godzin, ten zdecydowanie krócej. Waga to około 80 gram, przy czym jest ta waga mniej więcej podobna jak w przypadku litiuma. Jeśli chodzi o wymiary tego powerbanka, to 1-2 cm w najgrubszym miejscu, jak widzimy tutaj jest cieniej, 82 mm długości oraz 62 mm szerokości. Jest on większy właśnie od naszego litiuma. Co ciekawe, oba te powerbanki, do obsługi tych powerbanków nie potrzebujemy teoretycznie nic więcej. Teoretycznie dlatego, ponieważ mamy tutaj złącze USB, no i oczywiście, żeby naładować ten powerbank, będziemy potrzebować ładowarki od naszego smartfona lub po prostu podłączyć do naszego laptopa, komputera. Również w tym przypadku jest podobnie, tutaj jeśli chodzi o kabelek USB, mamy o tyle takie ułatwienie, że jest to właśnie dłuższy kabelek. Tutaj jak widzimy, jest on krótki, nie jest w żaden sposób wyciągany, więc może to przysporzyć jakiś problem. Jeśli chodzi o złącze ładowania, czyli jeśli tutaj mam na myśli tutaj kabelek do ładowania, to tutaj jest taki krótki kabelek Lightning w moim przypadku. Oczywiście występuje również wersja z micro USB dla innych smartfonów. Ten kabelek jest bardzo fajny, ponieważ on bez problemu tutaj wchodzi w ten rowek i wcale go nie widać i chowa nam się tutaj wciskami. Nie możemy go w żaden sposób poplątać ani nic takiego. Tutaj mamy również kabelek Lightning. Tak jak już wspomniałem, również występuje wersja micro USB. Tutaj problem jest o tyle taki, że ten kabelek nie mieści się tak idealnie jak w przypadku litiuma. Jest to troszeczkę gorzej zrobione, musimy go po prostu tutaj wciskać. No i troszeczkę to trwa i niespecjalnie estetycznie wygląda, ale również się tutaj mieści, ale musimy go bardzo mocno naciągnąć, żeby go tutaj wsadzić. To troszeczkę takie utrudnienie. Podobnie jest oczywiście z tym kabelkiem USB, więc pod tym względem tutaj wygrywa właśnie litium, ponieważ ten kabelek bez żadnych problemów możemy wyciągnąć i praktycznie
włożyć i on się nam nie jest w stanie zaplątać, ponieważ jeżeli zaplątamy, to od razu to widzimy i nie jest to takie proste, bo jak tylko odblokuję, to zwróćcie uwagę, że on sam się prostuje. No to jest właśnie ten plus płaskich kabelków. Teraz przeprowadzę test właśnie tego, jak te powerbanki mieszczą się w portfelu. Wezmę ten, do tego celu właśnie mój portfel. Postaram się je włożyć. Zobaczymy, jak to wygląda. Ok, mamy tutaj portfel i po prostu na początek może ksyra. Zobaczymy, czy się zmieści. Czyli tutaj do kieszonki na kartę. Ok, próbujemy go wsadzić. No nie wchodzi zbyt lekko. O, pewnie sobie troszeczkę uszkodzę portfel. No, ciężko. Nie będę tu już wciskał dalej. Jak widzicie, no może i by to się udało, ale nie szczególnie łatwo i na pewno byłby problem z wyjęciem tego powerbanku. Więc no, moim zdaniem to nie jest powerbank do portfela. Zresztą zdecydowanie pogrubiłby cały portfel. Ciężko mi by było nawet go zapiąć. W moim przypadku jest to zapinany portfel. Więc no, jako powerbank portfelowy to raczej odpada. Litium jest mniejszy, więc nie powinno być takiego problemu. A więc spróbujemy. Ok, tutaj również mam problem. O, udało się. No zdecydowanie łatwiej. Postaram się zamknąć. No troszeczkę muszę naciągnąć, ale udało się. Portfel udało się zamknąć. No od biedy, że tak powiem, można go trzymać w portfelu. No raczej bym takiego czegoś nie chciał. Nie jest mi to jakoś szczególnie potrzebne, żeby mieć to w portfelu, ale jeśli potrzebujecie takiego rozwiązania, szukacie czegoś takiego, właśnie żeby on mieścił się do portfela, to zdecydowanie właśnie ten Lithium Card. XS Power Card raczej nie jest portfelowym, może bardziej kieszonkowym. Na pewno w kieszeni szczególnie dużo miejsca nie zajmie, a jednak większa pojemność tego powerbanku to plus dla tego powerbanku. Zwycięzcą mojego porównania jest jednak Lithium Card. Ze względu na to właśnie, że bardzo fajnie wygląda, że tutaj wszystko zostało przemyślane. To złącze USB, jak również ten kabelek do ładowania. Również jest przemyślany, on się nam nie plącze w łatwy sposób, on tutaj się chowa. Tutaj jest troszeczkę, tak jak już wspomniałem wcześniej, to trudniejsze. Jest to trochę problematyczne. Przypuszczam, że z biegiem czasu po prostu to by się wszystko zużyło na tyle, że ten kabelek by zapewne nam gdzieś tutaj pękł, ponieważ naprawdę musimy mocno go tutaj naciągnąć, żeby go wsadzić i tutaj ubić ten kabelek mocno. No nie prezentuje się to zbyt ciekawie. No moim zdaniem właśnie tutaj zwycięzcą jest Lithium Card właśnie z tego względu, jak również z tego, że jest on dużo lepiej wykonany, lepiej się prezentuje moim zdaniem. Także no, oba powerbanki są tak naprawdę bardzo fajne, także no tutaj nie mogę, to jest mi ciężko tak naprawdę ocenić właśnie zwycięzcę, ale jednak właśnie Lithium Card zwycięża to porównanie, ale jeżeli szukacie czegoś o większej pojemności, co jest równie małe, to jednak XS Power Card od Ksyra może Wam się lepiej spodobać. Co ciekawe, jeśli chodzi o litiuma, w zestawie otrzymujemy taką oto gumkę. Po co ona jest? Ona jest po to, że przyczepiamy sobie na przykład na tył, przyklejamy ją. Ona jest wielokrotnego użytku, a nie jednorazowego, to jest po prostu taka specjalna guma. Przyklejamy i możemy przykleić do tyłu naszego smartfona, w tym przypadku na przykład właśnie iPhone'a i ładować go. Także też jest świetna sprawa właśnie, że nie rysuje naszego telefonu, możemy trzymać razem powerbank i telefon w kieszeni i on się nam po prostu ładuje. Plusem kolejnym dla Lithium jest przycisk włączenia i wyłączenia. Jest to również fajny plus oraz tutaj, jeśli chodzi o pod napisem, jest właśnie ukryta dioda właśnie, która informuje nas o stanie naładowania tego powerbanku. Co jest kolejnym właśnie plusem na korzyść właśnie tego powerbanku. Na dziś to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych powerbanków, to serdecznie zapraszam. Pytajcie, na wszystkie pytania na pewno odpowiem. Subskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę, jeśli film się spodobał i pomógł Wam być może właśnie w wyborze takiego małego kieszonkowego powerbanka. Ja na koniec chciałbym również podziękować sklepu Mobilo, który dostarczył do mnie właśnie te powerbanki do testów.
I to wszystko na dzisiaj. Myślcie technologicznie. Do zobaczenia.